poruszymy bardzo ważny temat, brak spójności. Czyli to, co sprawia, że ty nie jesteś do końca przekonany o czymś i przez to tak jakby ciebie są dwie, w opozycji, tak? Że myślisz sobie, a to powinienem zrobić albo tamto. I to jest najważniejszy znak, że to nie jest to. Tam wszędzie, gdzie jest tobie jakaś niepewność, to znaczy, że to nie jesteś ty prawdziwy. Że to nie jest działanie, decyzje oparte na twoim temperamencie, czyli na tej wrodzonej całości, którą jesteś. Dlatego mądrość w nas zawsze sprawia i pomaga nam w odkrywaniu w tym momencie, tego momentu, tego stanu, w którym się swobodnie wyrażasz, tu i teraz. Zobacz, że tutaj nie ma wstydu, tutaj nie musisz się czaić o nic, tutaj nie ma też obaw przed ocenami, osądami. Te wszystkie obawy i problemy nieporozumiewania, nieporozumienia, niepewności są zawsze tam, gdzie ty nie jesteś sobą. I wtedy wysyłasz podświadomie sygnał, że nie jesteś pewny. A jak nie jesteś pewny, no to inni czują, tak, że to nie jesteś spójny, więc wtedy wysyłają negatywne rzeczy, których nie ma, nie mogą zaistnieć, kiedy jesteśmy sobą. Przejawiamy się wtedy z centrum, wtedy czujemy serce, bezwarunkową miłość, czy po prostu poczucie szczęścia. Jakkolwiek to nazywasz, wtedy czujesz obfitość. I jak działasz z obfitości, a nie z braku, to wtedy przyciągasz też obfitość, przyciągasz to, co jest najlepsze dla ciebie w tym właśnie momencie.